Proszę bardzo, proszę pan tam z tyłu. Chciałbym się zapytać, jak pan ocenia zmiany w rządzie, teraz, gdzie właściwie w Polsce jest ośrodek władzy? Bo ja tego nie widzę. Czyli jaka logika próbowała, żeby zmienić przez wizję panią premier? To jest jedna rzecz. To może najpierw odpowiem na to pytanie, a potem pan zada drugie, bo ja zapomnę, o co mnie pan pytał. Mam dobrą pamięć, ale krótką. Więc przyczyn tej zmiany w rządzie należy szukać moim zdaniem w felonii, jakiej się dopuścił prezydent Andrzej Duda wobec swego wynalazcy. Felonia to jest takie pojęcie ze średniowiecza. Oznacza zdradę wasala wobec swego suzerena. No i prezydent Duda dopuścił się takiej felonii po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią. Prezydent Duda oświadczył, zapowiedział, że zawetuje dwie ustawy sądowe. To była felonia. To znaczy, że prezydent Duda zaczął przegryzać pępowinę, która go łączyła z Prawem i Sprawiedliwością. A skoro zaczął tę pępowinę przegryzać i w końcu ją przegryzł, no to oznacza, że już nie może liczyć na bezwarunkowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości. A jeszcze mu zostały 3 lata prawie do końca kadencji. No i jak to funkcjonować bez przyjaciół żadnych? I przyjaciele natychmiast mu się zgłosili. Stare kiejkuty. Ja to wywiad wojskowy, to stare kiejkuty. Ja ich tak nazywam, taka jest nazwa miejscowości na Mazurach, gdzie był ośrodek szkolenia wywiadu, a potem tajne więzienia CIA w Polsce. To jest właśnie stare kiejkuty. Oni dostali taki napiwek w zamian za to, że tam obok tych starych kiejkutów jest lotnisko wojskowe, takie niewielkie, w miejscowości Szymany. I tam w tych Szymanach lądowały samoloty z bazy Guantanamo na Kubie, przywoziły delikwentów tam i z Szymanów byli ci delikwenci dowożeni do starych kiejkutów. No i tam już amerykańscy specjaliści ich oprawiali, a nasze stare kiejkuty stały na świecy i żeby im nikt nie przeszkadzał tam, za to dostały 15 milionów dolarów na piwku takiego. W gotówce, w takim pudle tekturowym, tam przyniósł to, ten rezydent CIA w ambasadzie amerykańskiej, im wręczył, żeby podatku nie zapłacili. I nie zapłacili do tej pory. Pan premier Morawiecki uszczelnia ten system podatkowy, a tu nie ośmielił się tam ich nawet zapytać o to. No i stare kiejkuty natychmiast się zgłosiły do pana prezydenta, że chcą się z nim przyjaźnić, ale nie za darmo. Ale nie za darmo. Jak nam przyniesiesz na tacy łeb znienawidzonego Macierewicza, to my się z tobą będziemy przyjaźnili. Dlaczego Macierewicza? Najbardziej znienawidzony minister tego rządu był. To nie chodziło o panią Szydło. Pani Szydło przecież była premierem, owszem, ale pani Szydło nie wtrącała się wicepremierowi Morawieckiemu w sprawy gospodarcze, bo on miał pozycję dyktatora gospodarczego Polski. Nawet jak był wicepremierem. Raz tylko się wtrąciła pani Szydło, ale w sposób niesłychanie bolesny dla pana wicepremiera Morawieckiego. Mianowicie przejęła do własnych kompetencji obsadzanie spółek Skarbu Państwa. No, to było bolesne, tak, to było bolesne. Ale pan prezydent Duda, jak powiadam, poszedł chyba na układ z tymi, ze starymi kiejkutami. To już była, dowód tego był 15 sierpnia. Mieliśmy całkowity dowód, że tak jest, kiedy pan prezydent Duda wygłosił przemówienie przed defiladą wojskową z okazji Święta Wojska Polskiego. Powiedział, że armia jest jedna i nie wolno jej dzielić. To była taka polemika otwarta z ministrem Macierewiczem, który wtedy akurat przeprowadzał kurację przeczyszczającą w naszej niezwyciężonej armii. No więc widać wyraźnie, że... No i teraz, kiedy minister Macierewicz odszedł z Ministerstwa Obrony i z rządu, stare kiejkuty wracają na
z góry upatrzone pozycje nie tylko w Ministerstwie Obrony, ale również w spółkach Skarbu Państwa należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Trwa tam rzeź macierewiczątek. No i to pan prezydent Duda teraz musi, no ma, nie ma innych przyjaciół, tylko takich. No i musi tańczyć tak, jak oni mu zagrają. No i nasza Złota Pani, bo to mówię, nasza Złota Pani, moim zdaniem, bo w tej rozmowie telefonicznej, oczywiście ja nie wiem, nie znam treści tej rozmowy, skąd by znowu, ale był rzecznik rządu niemieckiego pytany o to, co to za rozmowa była taka długa. No i powiedział, że tam omawiano, pani nasza Złota z prezydentem Dudą omawiała sprawy praworządności. Czyli to ten. A prasa niemiecka już nie była taka powściągliwa, bo ten rzecznik powiedział, że on już dalej nic więcej nie powie, bo nie będzie ujawniał treści poufnych rozmów. To znaczy, że wiedział, co było, tylko że jest dyskretny, chwalebnie. A prasa niemiecka już taka nie była powściągliwa i otwartym tekstem pisała, że pani nasza Złota interweniowała u prezydenta Dudy. Co to znaczy interweniowała? To znaczy domagała się jakiegoś określonego stanowiska konkretnego, prawda? No i prezydent Duda to zrobił. Co w zamian? A no, prezydent Duda chyba jest na tyle rozgarnięty, że wie, że na następną kadencję prezydencką to liczyć nie może w tej sytuacji. Więc pani nasza Złota mogła mu obiecać, że jak mu się skończy kadencja prezydencka, to zajmie miejsce Donalda Tuska, a Donald Tusk będzie kandydatem na prezydenta w Polsce. Na białym koniu tu wjedzie. O i tak. I do tego stare kikuty. No więc pan naczelnik państwa, który zbudował taki system władzy, system władzy opierający się na dwóch nogach. Jedna noga to prezydent Duda, a drugi pani Szydło. No i jedna noga mu się złamała. Definitywnie. A bardzo szybko się zorientował, jak ta jedna noga mu się złamała, że na drugiej też się nie może opierać, bo ta druga noga to czerpie siłę z niego, a nie odwrotnie. No i w tej sytuacji musiał się cofnąć przed naporem zorganizowanym przez naszą Złotą Panią i starych kiejkutów. No i pytanie, skoro się cofa, no bo dymisja Macierewicza to był dowód, przynajmniej dla mnie, że pan naczelnik państwa się cofa na całym froncie. No dobra, cofa się na całym froncie, ale gdzie? Ano pod żydowski parasol ochronny, który najwyraźniej obiecał rozpiąć na nim nasz najnowszy przyjaciel. Ale widzimy, jaka jest wartość tego parasola, to z deszczu pod rynnę wpadł. To ten parasol to dziurawy całkowicie. Proszę bardzo. Skoro tak jest, to gdzie jest ośrodek władzy w Polsce? Proszę pana, tak. 10 dni przed zmianą premiera pan Morawiecki spotkał się na obiedzie z panem Danielskim. To powiedział redaktor Stankiewicz, który tam w tych niemieckich służbach też tam coś nieco dostaje od niemieckich służb wiadomości. To gdzie jest ośrodek władzy? Proszę pana, nie jest, jest kilka. Jest kilka. Ja w każdym razie widzę co najmniej trzy. Co najmniej trzy i czwarty taki mniejszy, mniejszego kalibru. Znowu muszę wrócić do drugiej połowy lat 80., kiedy to pojawiła się ta wiarygodna zapowiedź ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. No i to wywołało w środkowej Europie, ta zapowiedź wywołała przygotowania do transformacji ustrojowej. Takie systemowe, ale i prywatne. Otóż najtwardszym jądrem systemu komunistycznego co było? Bezpieka, prawda? Bezpieka. No i ci bezpieczniacy to są ludzie wprawdzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I właśnie dlatego, że tacy są,
to jestem pewien, oni mi się nie zwierzają, ale jestem pewien, że każdy z nich postawił sobie samemu pytanie. No dobra, Sowieci się wycofują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową? Na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec skaże na mnie i powie, to on tu wszystkiemu winien, na powróz łajdaka. Kto wtedy za mną stanie? Kto się za mną ujmie? A ponieważ są ludźmi sprytnymi i spostrzegawczymi, to się zorientowali, że jak Sowieci się wycofają, to nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz zawczasu trzeba się przewerbować na służbę do centrali wywiadowczej naszego przyszłego sojusznika i on jako swojemu agentowi nie da mi zrobić krzywdy. Będzie się za mną wstawiał. No i żeby nie być gołosłownym, to przypomnę taką rozmowę, jaką odbył w 1991 roku urzędnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Wałęsy, pan Maciej Zaleski, on potem trafił do więzienia, z rezydentem CIA w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie. No, przyszedł tam, zwierzył mu się, no mamy tu tych ubeków, bezpieczniaków, co z nimi zrobić? A ten mu mówi, ten Amerykanin, powiada mu nic. No jak to nic? A on mówi tak, oni mieli zostać odwróceni i zostali odwróceni. I tak ma być. No to jak tak ma być, to tak jest. Ale to wie pan, wiecie państwo, nie wszyscy przeszli do służb amerykańskich. Jedni do amerykańskich, a inni do niemieckiej BND, inni do izraelskiego Mossadu, jeszcze inni, co tam języków nie znali, to zostali przy GRU, bo to się nie zmienia koni podczas przeprawy, prawda, wiadomo. W rezultacie Polska nagle zaczęła być penetrowana na wylot i 3 metry w głąb ziemi przez państwa trzecie. No i mamy taką oto sytuację, która mi posłużyła do położenia fundamentów dla mojej ulubionej teorii spiskowej, która mówi, że w Polską rotacyjnie, w zależności od tego, pod czyją kuratelą akurat się znajdujemy, rotacyjnie rządzą 3 stronnictwa. Stronnictwo ruskie, teraz w głębokiej defensywie, ale jest. Stronnictwo pruskie, które zostało zdjęte z pozycji lidera sceny politycznej, no i próbuje się odwojowywać sobie to. I stronnictwo amerykańsko-żydowskie, akurat teraz przy sterze. No i nic dziwnego, że proszę zwrócić uwagę na wymowę tej sceny. Pan wicepremier wtedy Morawiecki, pan wicepremier Gliński, pan wiceminister spraw zagranicznych Dziedziczak i pan wicemarszałek Senatu Bielan są i pan Mularczyk są na szabasowej kolacji u pana Danielsa, naszego przyjaciela. A pani Szydło tam nie było. Jaki z tego wniosek? Ano, że jej czas już dobiegł końca. A i tylko pan Mularczyk nie miał jarmułki, bo już zabrakło dla niego. No to on jest prostym posłem wskutek tego, a tamci nie. No więc to, wie pan, wszystko się zgadza. Ale co to znaczy, że mieli zostać odwróceni i zostali odwróceni? No to znaczy, że tak jak służyli kiedyś Związkowi Sowieckiemu, to teraz służą Amerykanom, Niemcom, Izraelowi, Rosji, ale nie Polsce. I to jest nasz największy problem polityczny. I te zależności, jakie powstały pod koniec lat 80., one się reprodukują w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Bo mamy w Polsce takie zjawisko, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy zostają piosenkarzami. Nawet jak który ma pierwszy stopień muzykalności, to znaczy rozróżnia, kiedy grają, a kiedy nie, co mu wcale w karierze nie przeszkadza.
dzieci sędziów zostają sędziami, a dzieci konfidentów zostają konfidentami. To taki sam zawód jak każdy inny. No i to się utrzymuje i to jest nasz problem polityczny, właściwie najważniejszy. Najważniejszy, bo ja nie jestem ultrasem demokracji. I tak muszę się szczerze przyznać, że tracę wiarę w autentyczność demokracji politycznej. W świecie, gdzie po prostu inwigilacja już sięga nawet duszy człowieka, przekonanie, że jest jakaś autentyczna demokracja, to no, nie chcę nikomu tej wiary odbierać, ale sam już jej nie mam. Sam ją utraciłem. Zresztą nic złego, bo no, państwem, do rządzenia państwem są potrzebne dwie rzeczy. Siła i wiedza. Ulica nie ma ani jednego, ani drugiego. Natomiast jednym i drugim dysponuje armia, dysponują tajne służby. No i nic złego, że rządzą. Proszę państwa, no wystarczy sobie wyobrazić, no nie takie państwo jak nasze, bo tam nasze to nie może, tam nikomu krzywdy nie może zrobić, ale państwo, które dysponuje bronią jądrową, jest w stanie zniszczyć świat. I co? I kto pozwoli, żeby ulica rządziła takim państwem, żeby jakiś ulicznik w pewnym momencie położył palec na cynglu atomowym? Nikt na to nie pozwoli. Nikt na to nie pozwoli. Ale trzeba tam ludziom kadzić, bo to wiadomo, tam podatki płacą, to trzeba im kadzić. No coś też muszą mieć jakieś trochę przyjemności, to im się mówi. Tu tego, jesteście tu suwerenami, my tu co, a jak tu wam przychylić nieba i tak dalej. No to im się tak sam kadzi takie, wie pan, komplementy im się, a to nic nie kosztuje. Ale tak nam, i to nie jest nic złego, bo państwem ktoś musi rządzić, przecież nie może ulica rządzić państwem. Problem polega na tym, że w państwach poważnych, bo państwa w ogóle się dzielą na dwie kategorie, państwa poważne i pozostałe. W państwach poważnych tajne służby służą swojemu państwu. Tutaj takie dodatnie sprzężenie zwrotne zachodzi. Oni wiedzą, to jest podtrzymywane z pokolenia na pokolenie, że im w lepszej kondycji to państwo będzie, to i wasze możliwości są większe, i prestiż, i tak, i władza, i tak dalej, i tak dalej. No i oni służą swojemu państwu, wiedzą, że drugiego nie będą mieli, i wszystko jest w porządku. Problem nasz polega na tym, że nasi bezpieczniacy od 1944 roku służą komu innemu, tylko nie Polsce. Gotowi są Polskę zdradzić w zamian za obietnicę możliwości pasożytowania na polskim narodzie. I to jest nasz problem polityczny. To. A tam reszta to jest drobiazg. To jest nasz problem. Nie wiem, jak go rozwiązać, bo to są dwie możliwości. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No tam. Nie ma innego wyjścia. Proszę pana. Takie pytanie mnie nurtuje ostatnim czasem w związku, w nawiązaniu do tych reform emerytalnych. W jakim wieku przejdzie na emeryturę, jak to pan ma zwyczaj omawiać, osoba legitymująca się dokumentami wystawionymi na nazwisko Hanna Grodzka? No właśnie, nie wiem, no ona teraz jest. Wie pan, to jest. Nie jest dla mnie oczywiste. To jest bardzo ciekawa kwestia. Państwo usankcjonowało, że mogę zapytać, w jaki sposób wystawiając dokumenty. Zmieniałeś tej osobie dokumenty, usankcjonowała jakby sposób, nie wiem, charakter prawny. To jest, wie pan, to jest jeszcze drobiazg, bo jest jeszcze inna sytuacja. Nie wiem, czy ta ustawa już obowiązuje, ale czytałem projekt takiej ustawy, że płeć jest przedmiotem wyboru. Wielokrotnie
W związku z tym, no jeśli na przykład osoba legitymująca się dokumentami chciałaby skorzystać z parytetu, na przykład żeby zostać posłem w Sejmie, to by się, to by doszła do wniosku, że jest kobietą. A gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu kobietą się nie opłaca być, to by doszła do wniosku, że już kobietą nie jest, tylko jest mężczyzną. Skoro można wybierać sobie płeć i nie ma żadnych ograniczeń, że to raz tylko w życiu, tylko wielokrotnie, no to czemu my byśmy sobie żałowali? Prawda? Jednego dnia jestem tu mężczyzną, a drugiego dnia, jak przyjeżdża powiedzmy poseł Biedroń do Warszawy, to ja jestem mężczyzną, a jak przyjeżdża Anna Grodzka, no to jestem kobietą. Prawda?